Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską. Głos Jana Chrzciciela, który wołał na pustyni, może wydawać się czymś bezsensownym. Jego działalność może wydawać się dziwna, ale on był tym, który poprzedzał przychodzącego Chrystusa. Kapłan w czasie wizyty u swoich parafian niejednokrotnie doświadcza misji Jana Chrzciciela, misji wołania na pustyni, nie w wymiarze geograficznym, ale na pustyni w wymiarze duchowym. Czas kolędy to też czas budzenia sumień, nie tylko postawienia plusa przy kartotece kolędowej obok roku wizyty. To czas, w którym też kapłan przychodzi, by wskazać, że Bóg chce się troszczyć o twoje życie, chce być w nim obecny, ale jest to możliwe na tyle, na ile go wpuścisz do swojego życia i odpowiesz na ten głos Chrystusa, który wciąż puka do twoich drzwi.